Cześć gwiazdy i kochani, witajcie na kanale Fortissima TV. Jak widać, trochę mnie nie widać. Zaczynamy natki, sezon narciarski w tym roku uważam za otwarty. I słuchajcie, nigdzie nie było śniegu, a w Zieleńcu zobaczcie sami. Cudowne warunki. Dzisiaj jest nasz drugi dzień na nartach. Bardzo żałuję, że wczoraj jednak nie wyciągnęłam kamery, bo było przepiękne słońce od rana. Nie było co prawda tyle śniegu, ale słońce było cudowne. I pomyślałam sobie tak, pierwszy zjazd, drugi zjazd, jeszcze mi się nie chce wyciągać kamery i do niej gadać. I bardzo żałuję, dlatego że teraz by się przydało to słońce, a nie ma w ogóle. Czekamy właśnie na szkółkę, żeby oddać dzieciaki. Już wczoraj sobie fajnie radzili. Dzisiaj będzie drugi dzień treningów. Rodzice mają wtedy wolność, jeździmy sobie sami, a dzieciaki jeżdżą z trenerami. Alancio, nauczyłeś się wczoraj jeździć? Tak, umiesz skręcać już? Jak ty jedzie tu moja siostra? Twoja siostra? Twoja siostra zjechała i gdzieś tam pewnie się ustawia w kolejce do wyciągu na dole. Pola, jak po pierwszym zjeździe? Super! Przypomniałeś sobie wszystko? Najlepszy? Ten. Ten? A nie ten z ciepłą kanapą? To się najlepiej zjeżdża, a wjeżdża się kanapą najlepiej taką ogrzewaną, taką pomarańczową. Też moja ulubiona kanapa, ta ogrzewana. Alanek, a ty co? Nauczyłeś się? No. Co się stało? Wszystko. Co? Wszystko. Wszystko wolisz, tak? A co się stało w twój nos? Wpadłam w siatkę. W siatkę wpadłeś? Nasz hotel. Najfajniejsze w tym hotelu jest to, że można tutaj wrócić do niego prosto ze stoku, przez tarasik, do restauracji. Kolejny dzień i tym razem nie czekałam już na później, że mi się nie chce wyjmować kamery, bo zobaczcie, jakie piękne słońce, nareszcie wszystko widać. To jest drugi raz, kiedy takie słońce się tutaj pojawiło, no i teraz już nie będę się ociągać. Dzisiaj filmuję, dopóki to słońce nie zniknie. Wam pokażę okolice jeszcze raz, ale w słońcu. Tam jest nasz hotel, Szarotka. W hotelu Szarotka byliśmy kiedyś z Rafałem na początku naszej znajomości. I ten hotel właściwie tamtej pory trochę się zmienił. Oni go rozbudowują cały czas. Jest właściwie przybudówka do przybudówki od lat. Dobudówka do dobudówki i powstaje za każdym razem coraz większy obiekt.
dzisiaj 1 stycznia, nowy rok, który przywitał nas deszczem. Nie dało się iść na stok, dlatego wybraliśmy się na wycieczkę około 50 minut od Zieleńca do turystycznej kopalni węgla. Zobaczmy trasę naszej wycieczki. Ciekawe, 70 minut, o! Super! Mieliśmy kiedyś. Uwaga, uwaga! Przekroczenie zezwolonej zawartości budynku